Cześć, mamy drugą połowę września. Na drzewach liści zaczyna ubywać, za to pojawiają się one pod drzewami, na trawnikach, chodnikach i innych miejscach, tam gdzie te drzewa u nas na działce występują. Jakoś w maju był u mnie na kanale film o przyrządzie do zbierania liści od firmy Gardena. Był unboxing, było złożenie tego urządzenia. Takie tam, wiecie, pierwsze testy, jak to będzie robiło. I dzisiaj materiał już taki typowo praktyczny. Jesień się zbliża, więc jest jeszcze czas, żeby zdążyć zakupić takie urządzenie. O ile ono w ogóle ma sens, o ile właśnie jest sens zakupić przyrząd do zbierania liści. Będę je testował w trzech różnych środowiskach. Pierwsza tutaj opcja jest taka, że jestem w miejscu, gdzie jest nierówno. Taki, ale wiecie, lekko dziki kawałek działki. No i zobaczcie, tutaj są gdzieniegdzie kępki większej trawy, bo za często tutaj koszone nie było. Są liście z brzozy, jakieś inne również pojawiają się. Także to będzie tutaj nasz poligon doświadczalny. Głównie chodzi o to, czy przyrząd poradzi sobie na nierównym terenie. To jest pierwsza opcja. Druga sytuacja jest taka, że mamy tutaj trawnik. Trawnik jest w miarę równy. Trawa, tak jak widzicie, jest dość wysoka. Już jakiś czas nie była ona koszona. No i po prostu zaczęła przerastać liście. Akurat ja tutaj znajduję się pod orzechem i trochę tych liści z tego orzecha już tutaj spadło. To jest właśnie przyrząd, którym będziemy te liście zbierać. Także zobaczymy, czy sobie poradzi. I już idę pokazać Wam trzecią sytuację, w jakiej będziemy go testować. Wykosiłem tutaj kawałek trawnika, narzucam liści, też jest równo i tutaj będziemy symulować coś takiego, że mamy skoszony trawnik, trawa jest niziutka, tak jak widzicie, i będziemy symulować, czy takie świeżo opadnięte liście ten przyrząd również będzie dobrze zbierał. Podejrzewam, że tak. Pewnie gorzej będzie tam, gdzie jest nierówno albo gdzie ta trawa jest przerośnięta, no ale zaraz to w testach praktycznych sprawdzimy. Także zaczynamy. No niestety dźwięk kosiarki nam tutaj towarzyszy, no ale wiecie, sąsiedzi też kiedyś tą trawę muszą skosić. Także okej, zaczynamy najpierw od tutaj tego kawałka. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. A no i wiecie, jeszcze odnośnie tych liści z orzecha, to liście z orzecha mają taką długą łodyżkę, każdy jeden praktycznie. Przy okazji sprawdzimy, czy ona nie będzie w jakimś stopniu przeszkadzała, czy nie będzie się wkręcała w mechanizm, no bo na pewno byłoby łatwiej, gdyby listek wyglądał o mniej więcej w ten sposób. Albo tak jak mamy pod drzewkiem owocowym, takie liście, że ten ogonek, jeżeli jest, no to nie jest zbyt sztywny i zbyt długi. Dobrze, także zaczynamy. Przejedziemy sobie tutaj kawałek. Dla osób, które nie oglądały mojego filmu z unboxingu i ze złożenia tej maszyny, tutaj są takie dwa grzebienie i te grzebienie po prostu będą nam nagarniały liście do środka, tutaj do tego kosza, który jest odkryty. Kosz jest dość duży, tak jak widzicie. Jeszcze informacyjnie, tutaj z przodu mamy regulację, także za pomocą tej regulacji ustawiamy sobie wysokość właśnie tych grzebieni. No i one będą nam albo lepiej, albo gorzej nagarniały. Chodzi ogólnie o to, że jak będziemy szli z tą maszyną, no to żeby liście wpadały nam do kosza, a nie zostawały na trawniku. I ja już jestem po pierwszym przejeździe. Tak się złożyło. Tych liści trochę tutaj w środku się znalazło. Ale jak widzicie, nie wszystkie zostały tutaj poderwane z tego trawnika. Ja obniżę tutaj ten mechanizm i przejedziemy jeszcze raz.
No i mamy tutaj zrobioną regulację. Jestem ustawiony mniej więcej na drugiej kresce. Tutaj byłby maksymalny docisk tych grzebieni, z tym, że niestety, ale na moim tutaj terenie na jedynce, no to nie chciało to w ogóle się kręcić. Także ustawiłem na dwójkę. Wcześniej byliśmy mniej więcej tutaj, na trójkę. Także ta skala też jest, powiedzmy, dość czytelna. Tutaj na tym ustawieniu, no to ten wałek byłby maksymalnie oddalony od ziemi. Jedziemy. Zobaczymy, czy będzie lepiej. No tak jak widzisz, jeszcze więcej tych liści udało się zebrać. Tutaj w tym miejscu muszę się niestety zatrzymywać, bo jest bluszcz. Teraz oceńmy efekty naszej pracy. Widzę, że w jednym miejscu zebrało lepiej, w drugim gorzej. Mimo że trawa jest praktycznie wszędzie wysoka, no to tutaj tych liści zostawiło więcej, tutaj zostawiło zdecydowanie mniej. Ale niemniej jednak, przejeżdżając dwa razy taki zarośnięty trawnik, no to ten przyrząd daje radę. Poradził sobie z nimi, tym bardziej, że tak jak właśnie wspomniałem, to są liście z orzecha, dość sztywne. Także myślę, że to też ma tutaj znaczenie. Drugie środowisko testowe, czyli mamy skoszony trawnik i liście, które świeżo na niego spadły. Zobaczymy, przejedziemy się. Też mam to ustawienie tutaj cały czas na 2. I zobaczymy, jak to będzie robiło robotę. Jesteśmy po pierwszym przejeździe i tak jak widzisz, praktycznie tutaj cały ten pas jest już czysty, liście zostały zebrane. Są tutaj w koszu, zaraz sobie tutaj przejedziemy. Tutaj tych liści jest więcej, także zobaczymy, jak z takimi ilościami sobie poradzi. Ale tutaj no, po pierwszym przejeździe widzę, że jest nieźle. Owszem, tutaj gdzieś z brzega zostały listki, ale no to od strony koła mogłem je po prostu ominąć też. Także już ustawiamy się na drugi pas. I jedziemy. No i chwila prawdy. Odwracamy się. Co tam mamy? No wygląda to całkiem dobrze. Zostały jakieś pojedyncze liście, ale to naprawdę nie jest tragedia w porównaniu z tym, co zostało tutaj zebrane. Także całkiem nieźle przyrząd również poradził sobie tutaj w tej sytuacji. Także myślę, że jakbym przejechał to w ogóle na 2 razy, no to tutaj bez problemu byłby ładny, czysty trawnik. Chociaż w mojej opinii nie ma takiej potrzeby. Jak gdzieś tam, wiecie, jakiś pojedynczy listek zostanie, no to ok, bo i tak jeszcze nie raz te liście będziemy zbierać albo po prostu grabić. Przejdźmy teraz do kolejnej sytuacji. Teraz jestem tutaj w moim kawałku, gdzie jest dosyć nierówno. Jest też dosyć ciasno, także będzie trochę ciężko tutaj operować, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Ustawienie mam cały czas na 2. Sprawdziło się dobrze na równym trawniku.
i zobaczymy, jak będzie teraz. Także zrobimy sobie przejazd. I tutaj już po tym pierwszym przejeździe, co mogę Wam powiedzieć, właśnie w tym miejscu. Tutaj poczułem, że to urządzenie, ten przyrząd do zbierania liści, on po prostu tak lekko mi przeleciał. Nie było tego oporu. No z tego względu właśnie, że tutaj straciły te grzebienie przyczepność do podłoża i nie miały co zbierać. Tutaj na początku jeszcze te liście są zebrane. Tu właśnie, gdzie jest zagłębienie, pojawia się ich więcej. No i tutaj jest już też całkiem ładnie przejechane. Zróbmy drugi przejazd. Także cofnę się. Mamy zebrane liście. Pojechałem tak trochę po skosie, bo tutaj został mi taki język z liści. Tu jest ten mój pas, gdzie jechałem. No i tak jak właśnie widzisz, jeżeli jest podłoże nierówne, no to tak w 100% ten przyrząd tych liści nie pozbiera. Jeszcze spróbujemy sobie podjechać tutaj. O, przedrzemy się tutaj przez te gałęzie. Tak jak widzieliście, liście wpadały do środka, do kosza, i nie tylko liście, bo z jakimiś gałęziami przyrząd również sobie dość dobrze radzi. To są gałęzie brzozowe, takie, no niektóre nawet grubsze. A to jest pas, po którym jechałem tutaj. No co prawda odróżnia się, ale żeby to tak było, wiecie, idealnie zebrane, no to niestety nie. Jest tych liści więcej niż na równym trawniku. I tutaj myślę, że obniżenie tych grzebieni nic nie pomoże, ponieważ wtedy momentami na nierównym terenie nie moglibyśmy przepchnąć naszej maszyny. Po prostu za nisko byłyby grzebienie. Po drugiej stronie brzóz. Mam tutaj jeszcze kawałek trawnika, na którym jest sporo liści. I tak jak widzisz, trawa jest niska. A co do samych liści, no to niektóre są takie, które leżą już jakiś czas i zaczynają powoli wrastać w trawnik. A niektóre są takie, że dopiero spadły i są takie luźne. Dopiero co spadły z drzewa lub przywiał je wiatr. Także też się tutaj przejedziemy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja ustawienia nie zmieniam, także mam na 2. Też to będzie trochę indywidualna kwestia każdego. I lecimy. No i zobaczmy tutaj od samego początku, jak to wygląda. Jest zdecydowana różnica pomiędzy tutaj, tym miejscem, gdzie jeszcze na trawniku liście leżą, a tym, co jest tutaj.
Owszem, jakiś pojedynczy listek znajdzie się. Tutaj na to wiecie, tak blisko konwali nie podjeżdżałem, ale całkiem nieźle przyrząd poradził sobie z takimi drobniejszymi liściami od brzozy. I już miałem zbliżać się do końca prawie tego odcinka, ale wpadłem na jeszcze jeden test, jaki można wykonać. Zobaczcie, tutaj przygotowałem sobie ścieżkę z szyszek. Szyszki niemałe, bo to jest sosny żółtej. O, tutaj mi urosło. No i co w sytuacji, jak powiedzmy tam, gdzie sobie jeździmy, będą takie duże szyszki. Czy urządzenie z nimi sobie poradzi, bo zakładam, że jeżeli sobie poradzi z takimi dużymi szyszkami, no to powiedzmy z szyszkami z sosny, no to tym bardziej sobie poradzi. I też dwa warianty. Pierwszy wariant, trawnik zarośnięty, leżą szyszki, 4 sztuki. I tutaj druga sytuacja, w trawnik skoszony, również leżą 4 szyszki. Także jedziemy. Było 8 szyszek. Wychodzi na to, że chyba wszystkie urządzenie zebrało. Nie widzę, żeby jakaś leżała. Co my tutaj mamy w koszu? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Także jak widzisz, nawet takie większe szyszki to urządzenie będzie w stanie pozbierać. O, ja akurat dojechałem do kosodrzewiny. No i zobacz. Tutaj jest akurat u mnie ziemia i igliwie, ale leżą takie mniejsze szyszki. Zakładam, że z nimi również to urządzenie sobie poradzi. No i ostatni test spontaniczny za nami. Tak jak widziałeś, wcześniej patyki, teraz szyszki, no i ogólnie liście. Daje radę to urządzenie. Trochę gorzej wypada na nierównym terenie, no ale wiecie, no niestety, nie da się idealnie dopasować tych grzebieni, ale niemniej jednak urządzenie polecam, jeżeli chodzi o trawniki. Naprawdę jest dobrze, także tutaj porą jesienną będzie wspomagało nas w grabieniu liści, no bo powiedzcie tak szczerze, kto lubi grabić liście? Jest tyle innych, przyjemniejszych czynności, które można robić w ogrodzie. Ja tymczasem Wam dziękuję, do następnego odcinka, cześć!